Witam wszystkich widzów. W tym odcinku odwiedzimy naszych wschodnich sąsiadów i udamy się na samo południe Ukrainy, do portowego miasta Odessy. Odwiedzimy giełdę zoologiczną, która mieści się na terenie starokonnego rynku. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Tak samo jak w poprzednich odcinkach nie będę komentował filmik, ale ponownie chcę podkreślić jedną bardzo ważną informację. W związku z tym, że w Ukrainie, tak samo jak i w Rosji, w państwach południowej i południowo-wschodniej Azji nie ma zakazu na hodowlę, sprzedaż i trzymanie zwierząt, w tym i ryb akwariowych GMO. Właśnie dlatego są w sprzedaży rybki glowfish. W filmiku wszystkie te rybki zostały przekreślone. Proszę pamiętać, że w Unii Europejskiej jest zakaz sprzedawania, rozmnażania i posiadania takich rybek. Za samo posiadanie takich rybek może być nałożona kara w wysokości od 500 do 5000 zł. Na tym wszystko, wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo, do widzenia.